Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, tak mówi Ewangelia według Jana, 18 rozdział, 4 werset. To widać, że Pan Jezus zdecydowany był się dobrowolnie cierpieć. Był zdecydowany dobrowolnie cierpieć. Czy znasz to? Posłużę się tu takim może nie do końca adekwatnym przykładem, ale może da on trochę ilustracji. Czy znasz coś takiego jak przytrzaśnięcie sobie palców drzwiami w aucie lub oparzenie się gorącą, czy to blaszką, czy czymś innym? Czy znasz ból przytrzaśnięcia palców drzwiami lub oparzenia gorącym przedmiotem? To boli. Już na samą myśl robi się człowiekowi nieprzyjemnie. Jeśli byśmy o tym wcześniej wiedzieli, że zaraz coś takiego nam się przydarzy, zrobilibyśmy wiele, aby temu zapobiec. Jednak był na ziemi taki człowiek, który wiedział wszystko, co miało na niego przyjść. Wiedział, że zostanie zabity i to w sposób barbarzyński przez rzymskie ukrzyżowanie. Wiedział, że w tym czasie będzie wyśmiany i wydrwiony i że wszyscy go opuszczą. Nikt nie pozostanie przy nim. On wiedział, że przed ukrzyżowaniem będzie biczowany i będą go bili w twarz. Wiedział, że będzie bardzo znękany i że wielu przerazi się na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, jak mówi nam Izajasza 52:14. To wszystko musiało się stać i to wszystko musiało się stać, pomimo że bezprawia nie popełnił, a ludziom czynił tylko dobrze. Chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając. Izajasza 53:9, Dzieje Apostolskie 10:38 również o tym mówią. Pan Jezus Chrystus był tym człowiekiem, który widział wprzód te straszne cierpienia, które miały na niego przyjść. Jednak on, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, szedł zdecydowanie dalej. Nie dał się przez nic i nikogo odwieść od swojej drogi, gdyż Bóg takie miał postanowienie względem niego. A on pragnął złożyć swoje życie jako okup za wszystkich, jak mówi 1 Tymoteusza 2:6. Jezus Chrystus zniósł olbrzymie cierpienia ze strony ludzi, a będąc zawieszony na krzyżu Golgoty, poniósł zastępczą ofiarę za grzechy wierzących. On, który jedynie był sprawiedliwy i nigdy nie popełnił grzechu, cierpiał za niesprawiedliwych, aby przez swoją śmierć na krzyżu przywieść nas do Boga, jak mówi pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 18 werset. Jak dobrze, że Pan Jezus dokonał tego dzieła. Dzięki temu każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma życie wieczne i może oczekiwać wspaniałej przyszłości u Boga w niebie. A jak ta sprawa wygląda u ciebie? Czy już uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Czy już jesteś zbawiony? Jeśli nie jesteś jeszcze zbawiony, to uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Więc uwierz w Pana Jezusa, a wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Więc uwierz Panu Jezusowi i ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu.
Uwierzywszy w Pana Jezusa, zostaniesz przeniesiony z królestwa ciemności, z królestwa diabła, do królestwa Syna Bożego, do królestwa Pana Jezusa Chrystusa. Niech to będzie Twoim takim przekonaniem. Jeszcze dziś uwierz Panu Jezusowi, nie zwlekaj.